Bóg wybrał sobie nasz naród Izraelski. Mógł wybrać jakikolwiek inny, ale wybrał właśnie Izrael. W tym narodzie wybrał sobie plemię. A w tym plemieniu wybrał pewną rodzinę. A w tej rodzinie wybrał pewną dziewczynę, dziewicę, której było na imię Maria. A na Marię stąpił Duch Święty i niedługo potem urodziła Jezusa, Syna Boga Żywego, który dokonał odkupienia dla ludzkości. To wszystko dotyczy odwiecznego planu Bożego. To jest objawienie samego Boga w ludzkim ciele. Jestem pewien, że wielu z was kiedyś powiedziało: chciałbym zobaczyć Boga. Chciałbym, żeby Bóg otworzył niebo i stąpił na ziemię. Gdzie jest Bóg? Chciałbym Go zobaczyć. Chciałbym Go dotknąć. Poprzez ciało Marii Jezus przyszedł na ziemię. A ta księga ukazuje nam, jaki Bóg jest. Bo Jezus powiedział: kto mnie widział, widział Ojca. Jezus powiedział: uczynki, których ja dokonuję, nie są moje, ale Ojca. Również słowa, które wypowiadam, są słowami Ojca. Biblia mówi, że Jezus jest dokładnym obrazem niewidzialnego Boga. Więc gdy widzisz postępowanie Jezusa, Biblia pokazuje ci Boga, co On naprawdę myśli, co On tak naprawdę chce, żebyś wiedział o sobie Pana Jezusa Chrystusa. Więc czytaj Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Czytaj Ewangelię i podążaj wszędzie za Jezusem, Bogiem w ludzkim ciele. Zobacz, jak On się troszczy o ludzi. On podnosi tych, którzy upadli. On wybacza winnym. On leczy chorych. On uwalnia ludzi od demonów. Dokądkolwiek idzie, tam jest radość. Gdy napotkał pochód pogrzebowy, zatrzymał się i wskrzesił zmarłego. Alleluja! Księga, która zmieniła świat, zmieniła również mój świat. Mój świat był ciemny, pozbawiony pokoju, pozbawiony powodzenia. Ale gdy dotarło do mnie Słowo Boże, to chcę, żebyś wiedział. Zobaczyłem Boga, który mnie kocha i oddałem Jezusowi moje serce, a On wszedł do Niego. Słowo Boże zmieniło mój świat i ono może zmienić również Twój świat. Ono może zmienić Twój świat. Jezus jest objawieniem Boga. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Biblia jest księgą, która objawia Boże marzenia dotyczące Ciebie. Bóg ma marzenia odnośnie was, którzy tu siedzicie. Bóg ma marzenia odnośnie telewizji. Bóg ma marzenia odnośnie każdej osoby oglądającej nas na wideo na całym świecie. Bóg ma marzenia. Wiedz, że Biblia jest objawieniem Bożych marzeń, Bożych pragnień. Kiedy Adam i Ewa upadli, realizacja Bożych pragnień została zepsuta. Ale Bóg nigdy się nie poddaje. Powiedziałem, Bóg nigdy się nie poddaje. Co jest Bożym pragnieniem dla ludzi? Jezus powiedział w Ewangelii Jana w rozdziale 10. Złodziej przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. To mówi nam o diabli. Ale co jest Bożym pragnieniem? Jezus powiedział, ja przyszedłem, abyście mieli życie i obfitowali. Każdy kocha życie. Co jest Bożym marzeniem? Posłuchaj Ewangelii według świętego Jana z rozdziału 1, 11 i 12 wiersz. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. To jest Boże pragnienie, aby każdy człowiek stał się dzieckiem Boga poprzez przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa. Co jest Bożym zamiarem? Ewangelia Jana, rozdział 3, wiersz 16 mówi: Bóg tak pokochał świat. To dotyczy także Ciebie. Niech każdy powie: to jest o mnie. Powiedz to głośno. Bóg tak pokochał świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, to znaczy Jezusa, aby każdy, słuchaj, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bożym pragnieniem jest, abyś nie zginął. Bożym pragnieniem jest, żebyś żył na zawsze z Nim i miał życie wieczne. Nie wieczną śmierć, ale wieczne życie. Zobacz, to mówi następny werset. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Bożym pragnieniem jest, abyś stanął w obliczu śmierci bez strachu przed sądem. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, rozdział 5, wiersz 24.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Bożym pragnieniem dla ciebie jest, abyś miał teraz to wieczne życie. A to przychodzi tylko przez Pana Jezusa Chrystusa, gdy On staje się Panem twojego życia. Na zakończenie chcę jeszcze o czymś powiedzieć. W Nowym Testamencie znajdujemy cytat z jednego z proroków mówiący o Jezusie, objawiającym ludziom Boga. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani lnu tlejącego nie dogasi. To jest jeden z najbardziej poruszających wersetów, które możesz znaleźć w Biblii. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani lnu tlejącego nie dogasi. Co to znaczy? Na całym świecie są ludzie, którzy są przez coś złamani. Wielu z was tutaj jest złamanych. Złamani w sercu, złamani w ciele, złamani w duchu. Jesteście jak nadłamana trzcina. A co mówi Bóg? Czy mówi, jesteście przegrani? Nie chcę was w moim królestwie. Nie chcę mieć z wami wspólnego. Jesteście nadłamani? Poczekajcie, aż z wami skończę. Nie, to nie jest postawa, którą ma Bóg. On trzciny nadłamanej nie dołamie, ale weźmie ją, wyprostuje i uleczy. Tlejący len. Światło niektórych ludzi już prawie zgasło. Pozostaje tylko dym. Popełniłeś tyle błędów. Tak wiele rzeczy zrobiłeś niewłaściwie. Poszedłeś niewłaściwą ścieżką. Zrobiłeś coś złego. Doświadczasz poczucia winy w swoim życiu i czujesz się potępiony. Jesteś jak len, który ledwo się tli. Nie masz płomienia. Ale Bóg nie gasi tego, co pozostało, mówiąc, dosyć, wystarczy. Nie, On tego nie zgasi. On rozdmucha żarzące się węgle. On ci usłuży, podniesie cię, wyratuje i da ci życie wieczne. O, jak wielkiego mamy Boga. To jest księga, która zmieniła historię. Jest w niej życie. Jest w niej objawienie Boga, który cię kocha. Boga, który już ci wybaczył i który chce cię błogosławić i prowadzić przez wszystkie dni twojego życia. To jest takie radosne móc ci o tym powiedzieć. Chciałbym, żebyś pozostał z nami, słuchając kolejnych wykładów, bo będę mówić na temat, to jest moja Biblia. Jestem tym, kim ona mówi, że jestem. Powiem ci, co Bóg mówił tobie. Potrafię wszystko, co tam jest napisane, że potrafię i mam wszystko, co tam jest napisane, że mam. To zmieni twoje życie. Zapraszamy cię za tydzień do obejrzenia kolejnego wykładu Dona Austina z serii Księga, która zmieniła historię. Odkryj niezwykły powód, dla którego Biblia napisana tysiące lat temu może pomóc tobie dzisiaj w rozwiązaniu twoich problemów. I pamiętaj, jeśli znajdziesz się w pobliżu Houston, jesteś mile widziany w zborze Lakewood, który jest oazą miłości w strapionym i niespokojnym świecie.